Nazywam się Ewa Saj z domu Domadzierska. Urodziłam się we Lwowie. Lwów w tym czasie był polskim miastem. Urodziłam się 3 maja 1941 roku. Jako pierwsze dziecko żyjące moich rodziców, bo im zmarło dwoje wcześniej. Ja byłam pierwszym, także trzęśli się nade mną strasznie. Wychowali mnie na bachora takiego, który był bardzo rozpuszczony, ale ja się sama ukształtowałam później. Mama oczywiście nie pracowała, kobiety rzadko pracowały w tamtych czasach. Ojciec był, jakby to powiedzieć, miał stanowisko w gazowni, mistrza hydrauliki i w ogóle takich tam. Także miał wysokie stanowisko, dobrze płatne, bardzo dobrze się nam powodziło. Mieliśmy mieszkanie pięciopokojowe, w anfiladzie pokoje. Nianie oczywiście ja miałam i brat. Mama wyglądała przepięknie. Trzeba było uciekać przed Rosjanami, więc chcieliśmy do Wrocławia, bo tam cały Lwów się przeniósł. Taty gazownia, myśmy tym transportem nie pojechali, bo moja mama chciała zabrać swoją mamę, a ona nie chciała jechać. I mama ileś tam razy biegała do niej, dość daleko, na drugi koniec Lwowa. No i stąd uciekł tamten transport jechał i myśmy pojechali zupełnie innym transportem, który nie jechał do Wrocławia, który jechał przez Poznań, no i jechaliśmy w sumie prawie 3 miesiące, bo gdzieś tam w lutym wyjechaliśmy, to była zima, a w maju, jak już kwitła cebulica syberyjska, to taka ciekawostka dla osób, które się interesują i którą ja w ogródku też mam teraz, bo to jest mój ulubiony kwiatek. No i zielono było. Maj to był. Jechaliśmy towarowym pociągiem i tam nas wyładowali. Ciemno było, czyli już zmrok był. I dostaliśmy przewodnika, który miał nas zakwaterować na jedną noc, jako że my chcemy jechać do Wrocławia. To była stacja taka, z konieczności wylądowaliśmy w Gdańsku, ale nasze cele był rodziców, znaczy Wrocław. No więc zaprowadził nas do jedynego budynku, który znał, właśnie pod trzynastkę. No zrujnowany był, w ogóle jakaś dziura w ścianie gdzieś tam była i szczury po nas skakały i w ogóle, ja to pamiętam. Ale trzeba było przenocować jakoś, przebyć tą noc może tak. Nie wiem, czy rodzice spali, wątpię. No myśmy spali, zasnęli jakoś tam, dwoje dzieci. No i rano mieliśmy dalej jechać. Właśnie do Wrocławia. Tam, gdzie wszyscy znajomi i taty praca i w ogóle. Czyli dla rodziców komfort. Ale co się stało? I to jest chyba taki dość najciekawszy moment w tym opowiadaniu moim, przynajmniej dla mnie, że moja mama, bo nawet nie ja jeszcze spałam, moja mama jak wstała i wyszła z tego domu i zobaczyła ogród i właśnie tą cebulicę syberyjską kwitnącą i w ogóle ogród, gdzie są przepiękne krzewy rosły, bo tam było przedszkole niemieckie i był bardzo zagospodarowany dobrze ogród. I jak moja mama zobaczyła ten ogród, to powiedziała: Januszku, ja się stąd nie ruszam. Tu się będą dzieci wychowywać. No w takim pięknym ogrodzie. Ja nie chcę do żadnego miasta, nie chcę do żadnych... Ja chcę tutaj. No to tata w rozpacz wpadł. Bo tam wszyscy, tam praca, tam wszystko. A on fanaberię swojej żony teraz musi uwzględnić. No i niestety mama przesądziła, uparła się i koniec. No to tata zaczął remontować pokoik na górze. To piętrowy jest przecież dom. Wyremontował, ale jak tylko wyremontował, to zaraz nam weszli pracownicy UB, które było Urząd Bezpieczeństwa, a był tam wyżej, wiecie państwo. Tam. Oni obserwowali i zaraz zajęli ten pokój. No to tata zaczął drugi remontować. Drugi tak samo zajęli, tak dwa pokoje. Z takimi kuchenkami potem można było. I tata został na dole i zaczął remontować ten dół. Czyli narobił się chłop strasznie,
A oprócz tego musiał zarabiać jakieś pieniądze, więc mój ojciec dostał w kość okropnie. Myśmy mieli jako pierwsi chyba w ogóle w okolicy łazienkę, bo tata był hydraulikiem, więc zrobił od razu, a mama się uwielbiała kąpać, moczyć właściwie w wannie. Ona się godzinami potrafiła moczyć. No ale mieliśmy i prysznic, i wannę, i wszystko naprawdę. Tata harował jak wół. A mama chowała dzieci. No i oczywiście potem urodziła jeszcze trójkę. Raz za razem, prawie co półtora roku właściwie to były. Urodziły się moje trzy siostry. No i co? Ja podrosłam, poszłam do szkoły. Oczywiście powiedziałam, że do szkoły najbardziej oddalone od domu, jak tylko się dało, przez to, że tam znajomy pracował. I się mną zaopiekował na początku nauczyciel. Wszyscy moi znajomi byli na biskupie, a ja jedna tam, w tamtej obcej szkole. Czyli już stres na początku, a ja bardzo boję się ludzi. Bałam się ludzi, teraz już się nie boję. Teraz się raczej troszczę o nich w kontakcie ze mną, żeby ich nie zagadać. Bawiliśmy się tylko w ogrodzie, nam nie wolno było opuszczać ogrodu. Do nas mogły przychodzić dzieci, ale myśmy nie mogli wychodzić poza ogród. To było takie... Oczywiście potem, no potem jak byliśmy starsi, to brat się pierwszy urywał. Natomiast ja byłam bardziej posłuszna, więc trochę dłużej, ale no, miałam koleżankę zaraz obok, taką, która pięknie rysowała, robiła mi rysunki, bo ja jedyne co nie umiem to rysować, to ona mi robiła do szkoły rysunki i miałam zawsze piątki. A nauczyciele tacy byli, że się udawali, że się nie znają albo się naprawdę nie znali, no i dostawałam te piątki. Ona przez okno wychodziła, przez okno takie, okno było na poziomie ziemi. Ona wychodziła i przychodziła do mnie też przez okno. I myśmy się tak bawiły wtedy, tam sobie opowiadały, coś tam rysowały, coś tego, jakąś lampkę, ja miałam latarkę zawsze jakąś. No i potem ona cyk, cyk z powrotem do siebie. No ale ja nie mogłam tak robić. Ja bym dostała takie lańsko, że się bałam. Ale ona było, jej wolno było z domu wyjść. Ale moja mama nie mogła o tym wiedzieć. A z piętnastki to była taka, ja uważam, że ona jest lepsza dużo ode mnie. Ja się jej tak wstydziłam. I ja nie mogłam do niej chodzić, a ona nie mogła do mnie chodzić. Także myśmy się mogły tylko bawić tak. Jak ona do mnie przyszła, to jej babcia zaraz wołała ją. A jak ja tam szłam, to moja mama mnie wołała, bo straciła mnie z oczu i się już bała. Bo to były takie czasy, że grasował taki ekshibicjonista w parku i tam w tych laskach. No to się rodzice trzęśli, bo nie wiedzieli, że on nic nie zrobił złego, ale nie wiedzieli o tym, nie znali, nie wiedzieli, co to jest takiego, co to za przypadłość. I na wszelki wypadek nie pozwalali nam tak tam chodzić samym. Wyżej, gdzie teraz jest, co tam teraz w tym budynku jest, Komenda Wojewódzka, a przed tym, na początku był dom studencki, to było super. Studenci chodzili pod oknami, to było fajnie, ale potem się UB wprowadziło, a to bardzo szybko, studenci byli krótko. No a już UB, no to już wiadomo. I tutaj u nas zawsze jakiś ubowiec mieszkał. A tata słuchał Wolnej Europy, a mama szalała, żeby oni tatę nie zamknęli, bo przecież nie wolno było. I jak tata słuchał Wolnej Europy, chociaż cicho słuchał, to mama chodziła naokoło domu i pilnowała, czy ktoś nie podsłuchuje. Młodzież nie ma pojęcia, jakie to były czasy. Ludzie znikali raptem, nie wiadomo, co się z nimi dzieje. Gdańsk był w ogóle jedna wielka ruina, bo jak chodziły do szkoły, do dwójki, pod gazownię, no to się chodziło tylko gruzami. Normalnie przez ulicę Długą jeździł pociąg, który wywoził gruzy do Motławy. Z Gdańska do Motławy wywoził gruz, bo nie dało się tego gruzu zagospodarować. Potem, jak już się trochę oczyściło, to siedzieli, to był nagminny taki widok, jak wracałam ze szkoły czy do szkoły, siedzieli tacy kamieniarze, którzy oczyszczali cegły, żeby je przystosować do te stare cegły. No bo trzeba było ten tynk tam, nie tynk, tylko tą zaprawę. I takie stosiki układali. To był widok mojego dzieciństwa. Wszędzie pełno tych
tych kamieniarzy i oni to robili. No a mówię, przez Długą jechał pociąg. Jak się szło pod trzynastkę z Biskupiej do nas, to praktycznie tam ruin nie było. W każdym domu ktoś mieszkał. Piętnastka też była elegancka, tam wyżej ten dom. W ogóle nie był zniszczony. Ten Salwator pamiętam. Mnie nie wolno było tam chodzić, także ja niewiele jako z dzieciństwa pamiętam. Później on już był bardziej zagospodarowany, ale bardzo dużo grobów niemieckich tam przecież było, bo najwięcej było niemieckich grobów. Ja nie wiem, on jeszcze jest ten cmentarz? Nawet nie wiem, nie ma go już. No był, bardzo, bardzo lubiłam tam chodzić. Ja lubię chodzić na cmentarze w ogóle. Miasto to idę na cmentarz. Nie wiem dlaczego tak. Także tam też, ale nam nie wolno było tam chodzić. Później jak byłam starsza, to chodziłam. Z koleżanką już, która obok mieszkała i we dwie chodziłyśmy. Sklepy, no to był tak. Sklep był pana Płatka. Nie wiem, czy to znane nazwisko jest. To był, jak się schodzi w dół Biskupią po lewej stronie, za tym pięknym budynkiem, który ma takie szerokie schody. Tam restauracja była kiedyś. Na parterze to była jedyna restauracja. No to ten sklepik to była cudowna rzecz, ten sklepik, bo tam można było kupić wszystko, co dzieciom było potrzebne. Kredki, ołówki, no i oczywiście te wszystkie wycinanki, malowanki, to wycinało się różne takie dziewczynki, chłopaków, ubierało się to w takie, nie wiem, czy pani wie, takie, w takie, no właśnie, to było cudo. Kredki tam były i w ogóle, no wszystko tam było, co jakieś gumki, jakieś piłeczki, jakieś te no. Także jak się miało tylko jakieś pieniądze. A wcześniej były lody. Była restauracja i w restauracji się kupowało lody, ale nie było wafelków, tylko trzeba było przyjść z własnym naczyniem. Przychodziło się, mama mi zawsze szklankę dawała, nie wiem dlaczego szklanka, a nie kubek, nie pamiętam. I do tej szklanki dwie gałki lodu. One się tak fajnie topiły, zanim doszłam do domu, to już prawie były płynne. I to bardzo dobre było. Tam był Magiel u tego Etmańskiego. Myśmy się bardzo bali tego właściciela z bratem, bo ten właściciel był Niemcem, rodowitym Niemcem. I on był taki groźny. On po prostu pędził dzieci, on taki był taki... Po niemiecku prawie mówił, myśmy go... Jego żona była super. Jego żona taka potulna, bo ona pewnie też tego męża chyba bała. Była taka... Ale ten człowiek to był... Myśmy się go strasznie bali. Może niesłusznie go oskarżam teraz, ale on był taki groźny, że pędził dzieci, a dzieci mu psikusy robiły właśnie dlatego. A im bardziej mu robiły, to tym bardziej on był groźny i tym bardziej one mu robiły znowu psikusy. Także ja tam się bałam chodzić, ale chodziłam, bo tam był... Do Magla nie chodziliśmy, bo mama nie maglowała niczego, tylko prasowała. Zawsze tam ktoś maglował. Dla mnie to było ciekawe patrzeć na ten Magiel, bo to było dla mnie coś bardzo interesującego. No tam był warzywniak, dobry warzywniak. Dobry, tam to piwnica taka, tam zimno, wszystko, wszystkie warzywa były zawsze świeże, piękne. Także sklepiki pamiętam dobrze. Piekarnia była, tak. W ogóle chleb, no to bez porównania z tym dzisiejszym chlebem. Oni piekli z prawdziwej mąki i to był super chleb, pachnący. Potem krawiec tam był, bo wiem, że... Siostra mojego męża szyła tam sobie spodnie. Mnie szyła pani pod piętnastką sukienki, do komunii też. No i potem zawsze mama pieniędzy nie miała, ale co jakiś czas tam pozwoliła coś sobie uszyć. Dwóch szewców było. Szewcem był mój teść, po schodkach tak, taki domek, to tam mój mąż się wychował w tym domu. Przyjechali też z Lubelskiego i tam mój mąż, ale ja jeszcze wtedy w ogóle nie myślałam o zamąż pójść, nosiłam buty do jego taty do naprawy. I mama zawsze mówiła, że mam nosić do saja, to czyli do,
do mojego przyszłego teścia, a nie do tego drugiego, bo Saj jest uczciwy. Tak mówiła. Chociaż baptysta. Mama go załatwiła, tego mojego męża, jak ja dostałam poprawkę z matematyki. W 10 klasie liceum. No i mama wyjeżdżała wtedy do Rosji po babcie, bo babcia jeszcze została. Dopóki jej mąż żył, to nie chciała wyjeżdżać. Babcia, matka, ojca. A jak mąż jej zmarł, no to trzeba by ją zabrać stamtąd. No to kto? Tata nie pojedzie, bo tata tak się nie znał na handlowaniu, a to trzeba było przy okazji jakoś zahandlować, bo rodzina biedna, żeby coś... No. I mama pojechała z bratem i właśnie z tą siostrą, która już nie żyje, a mnie zostawiła z dwiema młodszymi. Ona miała, jedna miała 4, druga 3 lata i z poprawką z matematyki. Ale żeby mnie, żebym ja tą poprawkę zdała, to załatwiła mi właśnie tego syna szewca, tak, baptysty. No bo nie miała kogo. No i to ją się, a on się tylko dlatego zgodził, że wyjeżdżał na obóz sportowy i nie miał grosza. A rodzice mu nie chcieli dać. A mam, na zachętę mu zostawiała 100 zł. To była śmieszna kwota. Teraz 100 zł to jest 100 zł, ale wtedy to było, nie wiem, bardzo słabo. Tak mnie wyuczył, że na piątkę zdałem matematykę. No i pod tym został mój mężem, nie? No bo tak wyszło. Ja miałam 16 lat, a on miał 22. On już kończył. Był przed dyplomem magisterskim na Politechnice. Ja już mu pisałam pracę na maszynie. Mieszkaliśmy u jego rodziców pod 32. Oni właśnie zamienili mieszkanie spod 18 na 32. Tam były dwa duże pokoje i jeden taki mały. I myśmy w tym małym zamieszkali. No mieszkaliśmy tam, tam się dzieci urodziły. Moje. Także wiele lat mieszkaliśmy. Byliśmy w spółdzielni mieszkaniowej zapisani, ale mój mąż się nie interesował tym, także chyba spadaliśmy z każdej kolejki. No i aż ja się zajęłam tym, no i w Brzeźnie dostaliśmy mieszkanie z odzysku. Teściowie byli baptystami. I ja potem też byłam baptystką, teraz jestem adwentystką, to tak na marginesie. I oni byli ludźmi bardzo wierzącymi i takimi, którzy jak się tylko dało, to wszystko znosili. Nie kłócili się, nie, no tacy porządni byli naprawdę. Tacy prawdziwie wierzący ludzie. Nie? Prości ludzie, też był szewcem z zawodu, teściowa pracowała w tej milicji, tam gotowała. To pozwalali jej nosić w takich kankach, to już nawet ja się załapałam, zupy ze stołówki. Biedni byli. Mąż pochodzi z biednej rodziny, ja też nie pochodzę z bogatej. We Lwowie to się dobrze powodziło, ale tu już w Polsce to już byliśmy biedni.